you <music> Cześć, znowu się spotykamy na kanale Cold ColdHikeArts Airsoft Channel. Tylko, że dzisiaj mam coś do pokazania bardzo wyjątkowego. Jest to oczywiście R614 Taran Tactical Innovations John Wick 4 Pit Viper od Army Armament. Zostańcie ze mną. Cóż to takiego jest? Jest to oczywiście Hype od Army Armament, tylko taka bardziej niezwykła, nieco droższa, bo kosztuje 750 zł. Aktualnie nie widzę nawet ceny, bo jest pozycja niedostępna. W każdym razie zobaczmy co o nim piszą. TTIJW4 Pit Viper jest wysokiej jakości pistoletem produkowanym przez Taran Tactical Innovations, który możemy zobaczyć w najnowszym filmie John Wick 4. Licencjonowana replika tego pistoletu wyprodukowana została przez cenionego producenta airsoftowego firmy Army Armament. We współpracy z Jack Precision, której produkty airsoftowe znane są ze swojej niezawodności, precyzji i trwałości. TTIP Pit Viper jest wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i aluminium, co zapewnia jego trwałość, odporność na uszkodzenia. Jego ergonomiczna konstrukcja i wygodny chwyt pozwalają, yy, pozwala pewną. Co za bzdury tu piszą? I wygodny chwyt pozwala na pewną obsługę podczas strzelania. Dodatkowo wyposażony jest system blowback. Wow, ale odkrycie! Który powoduje, że działanie repliki jest bardzo realistyczne i atrakcyjne wizualnie, co jest szczególnie ważne dla osób interesujących się airsoftem. To tyle z teorii opisanej na stronie, że tak powiem. Eee... Ale co my tutaj tak naprawdę mamy? Czy jest to jakaś zwykła high-capa? Nie. To już wiemy, że nie jest to zwykła hikapa, ponieważ, tak jak już wcześniej Wam tu przeczytałem, jest to um, kopia pistoletu, który wystąpił w filmie John Wick 4. Um, całkiem nieźle wykonana i nawet lepiej niż się spodziewałem, i lepiej niż niejedni z Was pokazywali na grupie, ponieważ pewne rzeczy były tam przez niektórych ludzi pokazane nie do końca tak, jak powinny. Dlaczego? Na przykład była mowa o luźnym kompensatorze. On no, tutaj lata, nie wiadomo jak tylko, że no, umówmy się. No, przy odciągniętym zamku to w każdej replice tutaj będzie ta lufa latać, a strzał oddaje się w takiej pozycji, prawda? I sprawdzałem też to pod, pod tym kątem, strzelając sobie na dystansie 45-50 metrów. W stoku totalnie nic tu nie było robione. No i byłem w stanie powtarzalnie trafić w to samo miejsce na pniu drzewa który był oddalony o taką odległość pięć drzewa ma średnicy koło tam 30 cm no i powiem tak, ten pistolet radził sobie dużo lepiej niż inne stokowe high capy od armii mimo tego, że one też są dobrze zrobione no i zastanawiałem się dlaczego odpowiedź przyszła dopiero po zajrzeniu w konstrukcję eee, no między innymi dlatego, że po pierwsze tu nie mamy mosiężnej lufy w środku a mamy lufę precyzyjną albo półprecyzyjną. To ciężko stwierdzić, ponieważ nie jest opisana. Natomiast nie jest to musiężna lufa. Tylko jest to czarna, aluminiowa lufa. Ta, powiedzmy wygląda tak jak te lufy, które widywałem w karabinach Arcturusa. Takich bardzo krótkich. I one też się całkiem nieźle sprawdzały. Więc to jest kwestia po pierwsze tej lufy. Po drugie tutaj wsadzili jakąś inną gumkę. Jest też z czarnej gumy, ale ma zielony... Dzielony, dzieloną wypustkę podkręcającą, widać, że to nie jest ta sama gumka co Farmi co prawda ten hop tutaj nie potrafi tak dużo jak mógłby potrafić, ale to nic dziwnego i to wcale nie jest trudne, żeby to poprawić, bo wystarczy wsadzić na przykład Autobota, Wondera Decepticona, czy jakąkolwiek inną gumkę z Mapulifa wsadzić na upartego dystanser Ikea i dopasować ramię dociskowe i tyle i nawet lufy tu nie musimy wymieniać nie? jedyne co, to jeszcze wypadałoby przynajmniej w tej sztuce um, ustabilizować komorę hopa w ramie głównej i nieco poprawić um, stabilność lufy w komorze, ponieważ tutaj też jest taki delikatny luz, ale naprawdę w pozostałych innych klamkach armii widziałem większe luzy. Eee, no i tak, to takie moje pierwsze spostrzeżenie. Co do tego, jak ten pistolet został zrobiony, jak on wygląda, to naprawdę od pierwszego momentu jak się go bierze do ręki cieszy oko niemiłosiernie widać, że widać, że jest naprawdę fajnie zrobiony, zamek to jest aluminium cięte przez CNC tutaj nawet widać dokładnie sfrezowaną powierzchnię ona tu jest nawet ostra, jak się postaracie to się da skaleczyć i jest całkiem fajnie pomalowana bym powiedział trochę lepiej być może, mam nadzieję że trochę lepiej niż te pozostałe armiaki, że ta farba może się tak nie będzie wycierać na błysk, ale zobaczymy, czas pokaże. Kompensator też bardzo fajnie wycięty. Jest lepiej zrobiony niż na przykład u mnie r 501. Tam też jest podobnie, bo jest to podcięcie. Ale no, fajnie to wygląda. Fajnie się to trzyma w ręce. Wygląda to lepiej na niż na zdjęciach przede wszystkim. Na przykład ten styping na rękojeści Spróbuję Wam go z bliska pokazać. On na zdjęciach tam na stronie gdzie oglądałem wyglądał tandetnie nie? Ja w ogóle nie wiedziałem że to są takie dziurki Wyglądało to inaczej A w rzeczywistości jest genialnie zrobiony I podoba mi się to że Koszyka sprężyny kurka Nie, nie wystyplowali, Tak jak w innych klamkach tylko zostawili oryginał To bardzo fajnie wygląda No i przez to już ten stipling jest taki jak jest Naprawdę fajnie leży w ręce Fajnie się to trzyma I tak w ogóle tutaj też jest stipling Na z pustowym od spodu Aczkolwiek tutaj nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tu był. W każdym razie, no jest, to jest. Eee, co jeszcze z takich spostrzeżeń zewnętrznych? Eee, na przykład, co? No mamy tutaj muszkę eee, światłowodową. Szczerbinka wygląda, jak gdyby była regulowana w pionie i w poziomie. Z tego, co ja tutaj wy wyczaiłem, to jest regulowana tylko w poziomie. Ponieważ yy, ta śruba trzyma całą szczerbinkę do koszyka blowłek i zamka, Więc jak tą śrubkę poluzujemy, to jedyne co sobie poluzujemy koszyk, ale szczerbinka do góry nie będzie szła. Jest tylko atrapa regulowanej, niestety, jeżeli chodzi o tutaj do góry. Nie? Co my tu jeszcze mamy? Kurek jest oczywiście stalowy, jak pozostałe mechanizmy w tej klamce. Sprawdzałem. Jest kurek, sir, reset zaworu, przerywacz, zbijak zaworu, jest wszystko ze stali. Nawet prowadnica sprężyny jest ze stali. A nawet powiększony zwalniacz magazynka jest ze stali. Co jest, powiedzmy, dosyć sporym krokiem w przód, jeżeli chodzi o jakość. Ponieważ no, to są elementy, które są narażone zawsze na, na to, żeby je roz, roz, no, zepsuć, nie? Ile, ilu, wam z wam się, ilu z Was się zdarzyło, e, że na przykład taki kurek w R-601, jak się nie mylę, pękł? Albo w kilku innych hajkapach z armii, gdzie był właśnie taki, e, takiego kształtu? Ilu Wam się zdarzyło? To tutaj będzie trudniej rozwalić, bo jest ze stali, nie? E, co jeszcze z takich rzeczy? Możemy zajrzeć do środka, jaka tu jest lufa. W ogóle na szynie mamy tylko jeden slot. Na szkoda, mogło być więcej, co nam to szkodzi. No ale jest pewnie podyktowane to oryginałem. Ej, otwórzmy to sobie. Aha, jeszcze jedna taka rzecz. W ogóle tutaj, w odróżnieniu od innych high zrobili coś takiego, że lufa zewnętrzna, e, lufa wewnętrzna, przepraszam, jak popatrzycie, ona jest do końca kompensatora. Ona no sięga aż tu. W R501 i w R604 ona się kończy w tym miejscu. A tu jest dłuższa. Co nam troszeczkę też da lepsze osiągi. E, no i tyle, w zasadzie, nie? Jest to na naszą korzyść. Co do farby, jeszcze to na przykład farba, którą jest pokryta lufa zewnętrzna, widać, że to jest mało odporna farba. Tu przez okienko już widać wytarcia. No cóż, no, mogło być lepiej, nie? Ale generalnie, naprawdę, ja jestem, jestem zadowolony z tego, jak ten pistolet wygląda za taką kasę. Jak działa, bo na przykład globek ma potężny w porównaniu do innych high-cap, to, to ten kopie bardziej. Takie jest moje odczucie. O, zobaczmy sobie. Tutaj to wygląda tak jak zawsze. Aczkolwiek widać, że jest troszkę lepiej wykonane. No, ja się pośpieszyłem, ja ściągnąłem zamek, nie pokazałem Wam luzów. Nie pokazałem, jak ten pistolet hałasuje. A hałasuje bardzo znikomo. Bez maga. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To, to co słyszycie, to jest lufa zewnętrzna a w rzeczywistości on hałasuje dużo mniej niż to słychać na nagraniu już wyłapałem ostatnio więc nie jest źle luz na zamku bym powiedział standardowy aczkolwiek jak ktoś z Was oglądał mój film poprzedni o R608 to tam luz był na zamku mniejszy niż tu taka ciekawostka nie? eee no i tak jak tam ludzie pokazywali oczywiście przy odciągniętym zamku to lata. I że tu jest koszmarna przerwa, no ale to, tak to jest zaprojektowane. Nie? Ten kompensator jest, nie sięga tutaj na dół. Zresztą Fer 501, mimo tego, że on sięga do dołu szyny, to on też tak lata przy odciągniętym zamku, więc tutaj to nie jest nic dziwnego. Wyciągniemy sobie zamek. Dobra, tutaj się będzie działo tu mamy nieco ciekawostek, po pierwsze dwuczęściowa prowadnica sprężyny nie jestem do końca pewny czy ona jest na gwincie, bo jej już nie rozbierałem ale zobaczcie, po pierwsze ona jest podcięta razem z zamkiem pod skosem nie? i tuleja prowadząca prowadnicę sprężyny również ale nie da się jej wsadzić w innej pozycji, ponieważ ona ma takie zgrubienie, na górnej części taką prowadnicę, choćby jak w R31 która, taki pozycjoner, choćby który pozwala na wsadzenie tylko w jednej pozycji, i teraz zobaczcie. Mimo tego, że to jest dwuczęściowa sprężyna, to da się w jednej części wyjąć tędy Nie? tuleja. Widać, że jest zrobiona z alu. Takie mam przynajmniej wrażenie, bo wygląda lepiej niż zwykle. Sprężyna ze zmiennym uzwojeniem. Proszę bardzo, stalowa prowadnica sprężyny. Z taką stopką. To też po to, żeby się nie obracało. I zobaczcie, tu. Ta prowad... Spróbuję to wyostrzyć. Ta prowadnica sprężyny ma dwie kontry imbusowe. Tylko tak małe, że nie byłem w stanie ich rozkręcić. Bo nie mam tak małego imbusu. Nie? Szok. Pierwszy raz to widzę w klamkach armii. Eee, lecimy dalej. Komora tak fajna jak Ferrari 608 Wymaga drobnych poprawek, zobaczcie to. Nie ma osiążnej lufy. Nie ma. A ta lufa, która jest tutaj, może mieć około 125 mm, czyli też tak jak w R 608. Z tym, że zobaczcie, to jest Alu. Widać. I widać po osiągach tego pistoletu, po tym jak się strzela daleko, że to jest dobra lufa. W kompensatorze mamy oczywiście gwint, na jakieś tam tracery, etc. No, niestety wygląda to tak, a ja nie chcę tego na siłę rozbierać, jak gdyby lufa zewnętrzna była wprasowana w kompensator, ale z drugiej strony po co to rozbierać? Ej, co do na przykład koszyka blowback, głowicy, cylindra itd., tak standardowy dla armii, aczkolwiek. Co ciekawe, tutaj ta głowica tu jest szczelna. Jest naprawdę szczelna i to też widać właśnie po mocy blowbacku, że on tego gazu nie traci nigdzie i po strzałach. To jest szok, nie? Często się zdarza w armii, że ta głowica na początku już jest taka sobie i najlepiej krakenheada wsadzić. Co tutaj też nie jest głupie yy, i być może właściciel się na to zdecyduje. Na razie póki co tutaj jest pełny stok. Nie? Mm. Co ja jeszcze mogę wam tutaj pokazać? W ogóle zobaczcie, jak ten zamek jest wykonany. Ta dolna część kompensatora, nazwijmy to, która jest podzielona. To jest jeden kawałek zamka. I tak samo ten luz tutaj w zamku na boki. On nie jest jakiś koszmarny. Na pewno da się to poprawić. Ale to jest poniżej milimetra w tej sztuce jak ja to mierzyłem teraz lata bardziej bo nie ma tulei ale ogólnie jest jest git jak ja to mierzyłem to było 0,4 mm no i cóż ja to mogę wam jeszcze powiedzieć tego rozbierał przy was nie będę ponieważ nie chcę tutaj w studiu nie chcę tutaj w studiu na stojąco się z tym męczyć w każdym razie sprawdzałem sir Yy, wszystkie te mechanizmy W środku, czyli tak jak mówiłem Reset zaworu, zwalniacz zaworu Nie, reset zaworu, zbijak zaworu Przerywacz, kurek Zębatka, kurka oraz sir Wszystko jest ze stali Co jest świetną opcją Ponieważ no, to są mechanizmy Które są najbardziej narażone na zużycie się Tak A jak są ze stali No to trochę dłużej to pożyje yy... Poskładamy sobie ten zamek, może Aha Oczywiście standardowo nie Komora skręcona tak sobie Najlepiej tutaj Loctite dać na śrubki yy, Ustabilizować tą lufę w komorze Bo jest delikatny luz jak zawsze A nie jest nam potrzebny do szczęścia Sama komora jest fajnie wykonana I co ciekawe ten pistolet yy, Jak ja go testowałem to byłem w stanie podkręcić kulki 28 na odległości, tak jak Wam mówiłem, tam około 40 metrów, tak żeby trafić powtarzalnie w cel na totalnie stokowym hopapie. Nic nie było doszczelniane, nic nie było poprawiane i, i tak dalej, i źle poskładałem. Pauza. Dobra, mamy to, oszczędziłem Wam trochę bólu w oczach. Ej, złożymy go sobie do kupy. Powiem tak, zdarzało mi się w innych kapach armii że spust, na przykład twardość spustu czy tam droga spustu działały troszeczkę losowo tu jest fajnie, ponieważ spust jest w miarę miękki jest krótka droga spustu zobaczcie, może mi się to uda pokazać jest w miarę krótka droga spustu i nie trzeba użyć dużo siły, żeby tą ścianę przełamać więc generalnie tak jak został wyjęty z pudełka bardzo fajnie działa i ja bym się skusił na ten pistolet gdybym miał teraz wydać te 7,5 suwy miałbym te 7,5 suwy na tą klamkę to bez problemu bym ją mógł przeznaczyć i nie żałowałbym sprawdzałem też ten pistolet z innymi magazynkami tak jak z magazynkiem z ICS Challengera, czy z R501 i ze wszystkimi działał tak samo dobrze. Tak samo dobrze się ma magazynki wpinały, wyskakiwały Nie było problemu, że gdzieś z po z zwolnieniu magazynka yy, on zostawał tutaj w chwycie, tak jak w R608, na przykład, że magazynki te 501 były za grube, bo R608 było z tymi magazynkami sprzedawane. Tutaj tego problemu nie ma. Działa ze wszystkimi, które wsadziłem i całkiem fajnie się zachowuje. Hmm. no cóż no, wydaje mi się, że wszystko Wam powiedziałem co chciałem powiedzieć, no oznaczeń tu mamy dość trochę jak sobie popatrzycie tu jest jedno oznaczenie Tarana nawet na zwalniaczu magazynka mamy takie malutkie nie? nadrukowane tutaj mamy pod spodem taki ładny napis Taran Tactical Innovations model Pit Viper Simi valley Kanada, yy, nie Kanada, tylko Kalifornia, USA. Co jeszcze? W ogóle numer seryjny jest tu, a nie tak jak robią na nowych klamkach armii. Bo na nowych klamkach. Na, w którym miejscu, gdzieś na ramię drukują. Eee, no i co? i jeszcze jedno takie moje spostrzeżenie coś poprawili z tymi bezpiecznikami skrzydełkowymi to nie jest dalej stal ale tu one się zachowują lepiej niż w innych w innych armiakach nawet w R608 się same rozpinały tutaj tak fajnie siedzą do kupy jak się nimi porusza jak się nimi porusza to nie ma że za chwilę jest jedno skrzydełko luźne tylko razem siedzą w kupie fajnie się zazębiają i nie wypadają z siebie eee, tak więc mam nadzieję, że wreszcie coś z tym zrobili że to się nie będzie tak często psuć hmm. co jeszcze co jeszcze tutaj mógłbym wam powiedzieć magazynek to nie wymaga uwagi bo jest taki jak wszędzie w zasadzie no tam gdzieś widziałem, że kogoś denerwowało to, że ta stopka jest luźna ale tak naprawdę czy to ma jakieś znaczenie to można równie dobrze sobie tu gdzieś spodkładkować i będzie siedzieć sztywno mm. wiem, że ta recenzja mogła być lepsza ale będą też tacy, którzy po mnie będą robić tak jak na przykład Kraken Kraken wam ten pistolet rozłoży do śrubki po smachu rozpozna stopy metali i tak dalej no ale nie wszyscy możemy być najlepsi bardzo mi było miło ten pistolet y, tak szybko od wyjścia na rynek y, dostać w ręce i się nim pobawić. I naprawdę y, bardzo bardzo ciekawie się zachowuje. Y, tutaj, jak się nie mylę, mamy też otwór do regulacji spustu, ale jak zwykle pewnie nie ma tam śrubki. Tak jak było w armiakach nieraz, że była, był otwór gwintowany, ale śrubkę to sobie trzeba dokupić, bo jest tak zajebiście droga, że nie mogli jej dać. Nie? Do zestawu. No i co? I w zasadzie tyle. No jeżeli, jeżeli Wam się ta klamka podoba, ale mieliście wątpliwości, no to ja mogę z całym sercem ją polecić. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że pewne drobiazgi trzeba poprawić. A to, że ten kompensator tutaj jest tak luźny, jak Wam nie jedni pokazywali, zakrzywiając obraz, to nie jest żaden problem. Bo tak jak pisałem na grupie i tak jak już mówiłem wcześniej strzał oddajemy ze spuszczonym zamkiem, więc jakie to ma znaczenie, że przy odciągniętym to lata. W każdej highcapie tak lata. Weźcie sobie pierwszą lepszą do ręki, i zobaczcie. Oczywiście pierwszą lepszą taką, która nie ma zrobionego barrel fixa, tak? No. I jeszcze co do kabury do tego pistoletu, gdybyście chcieli dedykowaną kaburę, to na przykład kabura z Amo Maxa do highcapy tu pasuje. Aczkolwiek klamka wchodzi do niej, z, powiedzmy, bez luzu, czyli wchodzi na ciasno. Także może być tak, że od tej kabury z biegiem czasu sobie porysujemy tutaj zamek, drzemy farbę. Więc jeżeli któremuś z Was to nie będzie pasować do końca, że miałaby tak ciasno wchodzić do tej kabury, no to trzeba pokombinować nad czymś innym. Być może na przykład lepiej się sprawdzi kabura Perfit Samo maxa, która pasuje do 80 modeli tam pistoletów około. I to może być lepsze rozwiązanie. Mi osobiście by to nie przeszkadzało, ale jak wiadomo, o gustach się nie rozmawia. W ogóle zobaczcie, jak ten pistolet mocno kopie. Jaki odwa blowback? Przyjrzyjcie się. Na zwolnionym tempie spróbujemy. Moim zdaniem całkiem mocno W zasadzie to tyle 20 minut trułem wam No Trułem żyć Dziękuję za oglądanie eee, Zapraszam na kolejne filmy Zapraszam na grupę Cold High of Fan Group Polska Jeżeli was tam jeszcze nie ma Zapraszam do subskrybowania mojego kanału eee, Bo być może w niedługim czasie Znowu coś fajnego wam będę mógł pokazać Moim okiem Zapraszam oczywiście na kanał drugiego administratora. Zapraszam na kanał również moderatora grupy czyli Kraken i Woodbreaker. No i tyle i do zobaczenia przy następnych filmach na moim kanale oraz na grupie, o której już wspomniałem wcześniej. Do zobaczenia i cześć.